Pierwsze wzmianki o Gościeradowie, te pisane, pochodzą z roku 1198 i zostały odnalezione w archiwach klasztoru Miechowskiego. Początkowo wybudowany był skromny drewniany dworek, w którym mieszkała rodzina Gościeradowskich. W ciągu wieków zmieniali się właściciele, zmieniał się także sam dworek i jego otoczenie. W połowie XVIII wieku dobra obejmuje Eligiusz Prażmowski i on też buduje murowany pałac wraz ze spichlerzem. W budynkach tych obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej imienia hrabiego Eligiusza Suchodolskiego. Prażmowski był dosyć utalentowanym muzykiem, ale również i dziwakiem. Swoje dziwactwo uwidocznił w architekturze wybudowanego pałacu. Symbolem tego są trzy kolumny podpierające balkon wejścia głównego. W innych pałacach budowano kolumny parzyście. Suchodolscy to kolejni właściciele dworu i to właśnie oni cały majątek, ziemię i budowlę zapisali na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. W 1972 roku przeprowadzono remont kapitalny pałacu. Zabytkowy drewniany dworek przeniesiony został do Kazimierza Dolnego, natomiast spichlerz popadł w ruinę. W 1979 roku decyzją wojewody tarnobrzeskiego powołany został do życia Dom Pomocy Społecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo. W 1990 roku otrzymuje on imię hrabiego Eligiusza Suchodolskiego. W tym też okresie podjęte zostały starania, których celem była odbudowa spichlerza. Od 1997 roku w spichlerzu istnieje ośrodek rehabilitacyjny, wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz warsztat terapii zajęciowej dla 30 uczestników z sąsiadujących gmin. Rok 2014 to kolejny ważny element w historii dworku. W tym właśnie roku został on po raz kolejny wyremontowany i oddany do użytku swoim podopiecznym. 7 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie remontu 18-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Gościeradowie. Inwestycji sfinansowanej w większości ze środków szwajcarskich w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. W uroczystości, podczas której podsumowano działania modernizacyjne i remontowe, brało udział wielu znakomitych gości. Starosta powiatu kraśnickiego Andrzej Maj, członkowie zarządu powiatu Tadeusz Wojtak i Stefan Stachula, wicewójt gminy Gościeradów Tomasz Najs, burmistrz Annopola Wiesław Liwiński, dyrektor szpitala powiatowego w Kraśniku dr Marek Kos, przedstawiciele instytucji wspierających realizację tej inwestycji, delegacje zaprzyjaźnionych i współpracujących z Domem Pomocy Społecznej placówek, wykonawcy prac modernizacyjnych, a także podopieczni domu wraz z opiekunami. Długo oczekiwana inwestycja wreszcie się ziściła. Wstęgę otwierającą przejście między parkiem a odnowionym dworem przecięli starosta kraśnicki Andrzej Maj, członek zarządu powiatu kraśnickiego Tadeusz Wojtak, wicewójt gminy Gościeradów Tomasz Najs oraz gospodarz miejsca, dyrektor Tadeusz Sikora. Chwila na pewno wyjątkowa i ogromnie ważna dla powiatu kraśnickiego. Ten park, ten zespół pałacowy to taka perełka nasza, perełka powiatu kraśnickiego. I ogromnie ważne jest to, że udaje nam się pozyskiwać środki i pokazywać to piękno i tego pałacu, i tych obiektów towarzyszących, a także tego wspaniałego parku. To miejsce jest wyjątkowe i chcemy w przyszłości, aby to miejsce też miało taki trochę charakter turystyczny. Będziemy zabiegać o to, aby mogli odwiedzać to ludzie, którzy chcą zobaczyć nasz powiat, chcą zobaczyć to, co mamy w naszym powiecie najpiękniejsze. Misja tych obiektów jest troszeczkę inna, jest przepiękna, bo pomagamy ludziom najbardziej potrzebującym. I na pewno każdy z nas, ubiegając się po te środki, podpisując umowę, wykonując tą inwestycję, myślał o tym, co tu się na co dzień dzieje i do czego służy ten obiekt.
To bardzo piękne, że udało nam się te środki pozyskać i wszystkim należą się tutaj podziękowania. Od kolegi starosty Tadeusza Wojtaka, pod którego rządami ta inwestycja się zaczęła, dla całego zarządu powiatu, dla ludzi nam bardzo przychylnych w Urzędzie Marszałkowskim, w PFRON-ie, bo tak naprawdę to wykonaliśmy tę inwestycję praktycznie bez wkładu własnego. Udało się praktycznie w 100% pozyskać z zewnątrz środki na te prace. Wartość projektu to ponad 2 miliony złotych. Z tego nieco ponad 1 552 tysiące złotych to wsparcie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, a 490 tysięcy złotych to wkład własny zapewniony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Remont elewacji budynku pałacu, wymiana pokrycia dachu spichlerza i domku pod kasztanem, służącego usamodzielniającej się młodzieży, modernizacja pałacowego parku, zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz zakup dodatkowego sprzętu do rehabilitacji i rekreacji. To podstawowe działania, jakie zostały zrealizowane. Drugi element projektu, zakładający podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio pracującej z osobami niepełnosprawnymi, potrwa do wiosny przyszłego roku. W jego ramach terapeuci i instruktorzy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, m.in. z fizjoterapii, hipoterapii, rekreacji ruchowej, arteterapii, muzykoterapii. Ten pałac to nasza perła gminna, gościradowska, także powiatowa i wojewódzka. Winna wyjść na zewnątrz. To była zawsze nasza perła, którą chwaliliśmy się. Natomiast jest wielka szansa i myślę, że tak się stanie, że ten pałac będą mogli odwiedzać wszyscy bez wyjątku. Będzie to obiekt, wręcz obiekt atrakcji turystycznej również. Chciałbym oddać wielki szacunek dla pana dyrektora za to, czego dokonał. Wielki szacunek dla opiekunów i dla wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gościradowie, gdyż to, co czynią, jest naprawdę wielkie. Zespół pałacowo-parkowy w Gościradowie to bardzo urokliwe miejsce. Przepięknie odrestaurowany dwór, park z wiekowymi drzewami, alejki, kwiaty czynią to miejsce bardzo urokliwym i klimatycznym. Aby doprowadzić po raz kolejny do świetności obiekty, pracę trzeba było pogodzić z odbywającymi się tutaj zajęciami, jak również trzeba było mieć na uwadze podopiecznych. Ale chciałem też podkreślić, również podziękować wszystkim opiekunom dzieci, ponieważ te wszystkie prace były prowadzone przy czynnym obiekcie, były ustawione rusztowania, pracował sprzęt ciężki, nie doszło do żadnego wypadku. Naprawdę muszę bardzo mocno podziękować wszystkim, że dołożyli starań. Jest to naprawdę, były duże obawy co do tego, jak prowadzić te prace przy czynnym tak obiekcie, gdzie zdarzały się wypadki, gdzie dzieci wspinały się na rusztowania. Oczywiście na innych obiektach, nie u nas może, ale gdzieś prasa donosiła. Tu naprawdę muszę podziękować personelowi i panu dyrektorowi, że w trakcie tych prac były jakby te przepisy BHP utrzymane należycie, nie doszło do żadnego wypadku, wszystkie zadania zostały zakończone. Dom Pomocy Społecznej imienia hrabiego Eligiusza Suchodolskiego w Gościradowie zlokalizowany jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym z drugiej połowy XVIII wieku. Jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Posiada 66 miejsc. Dzisiaj znowu w pełnej kracie. Dwór i park zapraszają, bo odnowiony park otaczający pałac jest otwarty dla mieszkańców Gościradowa i turystów. Tutaj można przyjść z dziećmi na plac zabaw, czy po prostu po ludzku, zapominając o trudach dnia codziennego, wyjść na spacer.